Spodnie na pewno. Tak, spodenki, srenki. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj odcinek, w którym zgadujemy bez oczu, jaką rzecz ze sklepu nam dają chłopaki. Ale mam nadzieję, że nie będzie podchwytliwych takich, że się niczym dotyku nie różni, tylko jest na przykład smak arbusa, smak pomarańczy. Nie mam pojęcia. Ale nie będziecie mogli próbować, tylko dotykać. No rozumiem, nie? Ale chyba bez chamskich, nie? Ale to smak też mamy mówić danej rzeczy? No zobaczcie. No bo jak smak masz ocenić białka? Generalnie są tak, punkty są chyba za. Chyba, że ubrania same. No show, liczy się. No dobra, spróbujemy. Punkty są za tak. Określenie ogólne, no czyli jaka to jest rzecz po prostu. Okay. To jest jeden punkt. Drugi punkt jest za dokładną nazwę. Jeżeli zmacacie coś charakterystycznego w ciuchu, wam się wyda, no to on. To jest na przykład produkt taki i taki. No to za to jest drugi punkt. A trzeci, no to już taki losowość, czyli zgadujecie kolor lub smak. Smak białka na przykład. Na przykład, no. No ale fajnie, nie możecie go spróbować. Podoba mi się, Lubię jasne zasady chyba. Mogę ja być pierwszy? Możesz. To tak jakbyśmy rzucali też kostką, jeśli chodzi o zgadywanie smaku. No fajnie, doceniam taką zasadę. A jeszcze macie jedną minutę na każdą rzecz, nie? I po kolei ten bardzo dużo minuta. Nie, to jest co? Mało. Weź czuwaj, żeby te kurwy tu nie podglądały. Okej, okay, chyba spodnie krótkie, dresowe, ale jeszcze się upewnię. O, duży rozmiar czegoś. Dobra, spodenki to są, tylko... O nie, okej, są te, dobra, stop. To są spodnie dresowe, WK Dzik, czarne, długie. Spodnie na pewno? Tak, spodenki, srenki. To są chyba długie spodnie. Wiem, że są dresy z lampasem. Są kły, czyli to jakiś nowy produkt. Kły, czyli nowe spodnie. Dziczek jest. Znaczy kieł. Dresy, męskie dresy pewnie, albo damskie właśnie. Tego nie powiem na 100%. Nazwę produktu dokładnie? Jest metka ota. To są męskie dresy z takim logiem WK i pod spodem Dzik. Jedno oznaczenie jest. Możesz odpowiedzieć po czasie generalnie. A, no to, ale ja to już mówię. I co teraz? I kolor? Czarne. Lampas jest niewyczuwalny, czyli coś damskiego tu jest chyba. Ja coś czuję, że mogliście dać damskie spodnie, bo z lampasem byłyby za proste do odgadnięcia. Dres, basic, spodnie. Spodnie dresowe, basicowe. Damskie. Sprawdzę, damskie. No niestety. Nie są to spodnie dresowe damskie, tylko męskie, także masz tu zero i kolor możesz jeszcze. Czarny. No, bites. Tak, to o to mi chodziło. Nie ściemniam. Ale poznałem po nogawce. Spodnie dresowe. New School 2. Zgaduję, że są to spodnie. Bardzo dobrze. Dokładna nazwa. Niestety nie, nie są to New School'e. Ale kolor jeszcze możesz powiedzieć. Jak myślisz? Czarny. No. Dobra, no jest to bluza. O, też ciuk. Metka, ubranie. Po materiale to jest coś koledżowego, grubsza. Okej, okay, no teraz pytanie, jaka bluza, nie? Dobra, będzie to bluza. Sobie ją tutaj rozpuścić. Kągurek z przodu, tak. Bluza jakaś. Dobra, tu już bym sięgnął do nadruku. Tych grubszych, czyli to będzie New School pewnie. Teraz sprawdzam, czy są dziczki. Są dziczki, czyli już nowsza bluza. Okej, okay, jest kaptur, jest metka. Jaki tu nadruk? Gruba bluza. 40 sekund. Na pewno nie jakaś ze starszych kolekcji. Kły są, są. Dobrze. Jakie są kły? My są kły.
Pewnie z tym malutkim nadrukiem. I pewnie kolor może być różny. Patrzę, czy jeszcze jakiś element, który może coś zmienić, ale chyba nie. O kurde, nie mogę znaleźć nic na tym. Jakie logo? Bo nie czuję. A, dobra, wiem, co mogę zobaczyć. Kurwa. Gdzie jest środek? No dobra, gruba męska bluza z małym dziczkiem. No, nie czuję tego loga. 10. No dobra, będę strzelał, kurwa. 5. Ach! 5 sekund, sorry, nie mówiłem. 4, 3, 2, 1, 0. Nie zdążyłem zobaczyć, gdzie jest nadruk. Okej, więc jest to, bluza. Bluza dzik. Klasyk. Kolor czarny. Nie wiem, czy mogę cię uznać, że klasyk to jest, bo na stronie jest, że basic. Nie wiem, czy że basic, chodziło. Tak. Chyba mi nie możesz uznać, ale miałem w głowie małego dziczka. Mhm. Na tym. Mhm. Ale haftowanego czy... Nie, takiego najmniejszego dziczka na środku. No to, to chyba jest na klacie, nie? Tak, no tu jest, to, ale ja już wiem co, bo zobaczyłem kaptur. To jest beżowy, tylko że to jest beżowy. Ale chyba nie mamy takiego czarnego. Coś mi się pojebało. Nie mieliśmy takiej bluzy wcześniej. To jest nadruk, małe logo, nowa kolekcja, kolor bluzy, dajmy niebieski. Bluza... męska. No, znaczy ja powiedziałem z nowej kolekcji, więc jeżeli to już było na stronie, nie jest, że jak już jest na stronie, to nie zgadzam. Bo ja myślałem, że to dopiero teraz wejdzie na stronę. No to, to nie. To jest już, było na stronie. A tak, dobra, beżowa. No dobra. I beżowa, czyli masz tutaj jeden punkt. Okej. Okay. To są te takie z grubego materiału z nadrukiem z przodu. Jakie kolory są? Polecę z czarną, bo mogliście pójść schematem. Mhm. I po, wiesz, po tej rzeczy głównej z każdego. Tak? No to niestety nie. Beżowa i to jest bluza Jig Basic, więc nie wiem, czy ci o to chodziło z tym koleż, że to... Jig Basic? No. No to zobaczmy. Zobacz. No, to w sensie nie wiedziałem, że to się tak nazywa, ale no no to jest bluza college, no nie? Bo na stronie nazywa się Jig Basic. Ale nie? Tak naprawdę powinienem wiedzieć, że to jest basic. Ja bym sobie nie dał punktu. Dobra, bo bluzy college są nazwane college, a bluza basic jest basic, mimo że to jest identyczny krój. Ale ja nie chcę tego punktu, no. Dobra. Bohater. Czyli... Tu się waham między kolekcją New Schoola. Mhm. Tylko tam był Jig właśnie. Na środku, a coś nie mogłem go tu wyczuć. Kurde. Dobra, niech będzie bluza właśnie czarna, klasyczna, czy tam basic. Chyba to samo ogólnie. Okej, okay, to masz punkt, Jig Basic i kolor niestety... A. Czy czarny. No to niestety. No, tam mówisz czarny, to już przyjąłem, że odpowiedziałeś. No. To masz dwa z trzech punktów za to. Okej, okay, suplement. No tak. No dobra, no to kreatyna albo cytrulina. O, odpakowana już. I teraz co wy siury tu daliście? Możesz odkręcić i zmacać po prochu. Dzięki za podpowiedź, bo to mogło być też masło orzechowe. Doceniam. No kreta jak nic. Czekaj. Okej, okay, czyli po dotyku to będzie kreatyna. W sensie niedobrze powiedziałeś, że proch, bo to już mi podpowiedziało, ale no spoko. 25 sekund. Niech rozwieje zapach. Szczerze chyba sama gramatura prochu mi podpowiada. No to jest kreta, no. Kurwa, no. No kreatyna, no to tak, no to musi być kreatyna. Kreatyna i dam, że to jest... Kreatyna... mango. No to moim zdaniem jest kreatyna, bo cytrulina jest troszkę bardziej lepka. Ty i Bartek braliście, tak? Co wy mogliście wziąć? I muszę strzelić smak. Wy to takie fast food lubicie. Myślę, że kolę mogliście wziąć.
To jest naturalna kreatyna. Naturalna, czyli ta niebieska. No dawaj. Kreatyna, kiwi, truskawka. Truskawka, kiwi, dobrze. Okej. Okay. Niestety, no tutaj można było tylko strzelać, nie? Masz 3 punkty. Zajebiście. Przynajmniej wiedziałem, że takie są, nie jak z bluzami, kurwa. Dobra. Paseczka. Mhm. Tutaj jakby ktoś umiał brailem czytać, nie? Jak te literki, no. Z której to strony? Opaska, czyli trzeba będzie wymacać napis. Już wiem, ale jeszcze, To od razu mówię, że to jest opaska. Długi ten napis. Która była tak mocno wytłoczona, kurwa. Tu jest bardzo szerokie wyżłobienie. 30 sekund. I tu jest logo dzika. To jest dziczek pewnie. Ty, to może nie jest logo dzika. A tutaj co tu kurwa jest? No ciężko tak wyczuć. Nie no, niech to będzie logo dzika. Czy czekaj. Możliwe, że JTCNW miała dzika tu. Czekaj, jeszcze się chcę upewnić, nie? Nie no, to musi być dzik. Tu nie ma, mam problem z tym, żeby powiedzieć jaka to jest litera ta pierwsza. Ale są te ostre kąty w literkach, na przykład takie jak W, takie TJ i właśnie chyba to jest opaska JTCNW czarna. To jest tak, jakby były grube litery, nie jest ich dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możliwe, że klasyczną braliście, żeby nie kombinować. Ale czy to jest moja ostateczna odpowiedź? Sześć, kurwa, siedem. Koniec czasu, niestety. Ale to jest... To jest jakby K. Mam dwie odpowiedzi. No. Powiem obie, a potem wybiorę jedną z nich. Śmiesznie, jak to się okaże, to nie jest opaska. Pamiętam, że była taka opaska z Hub Life. Mhm. Dobra, to strzał jest, że to jest opaska. I tutaj był takie mięsko. Czarno-biała. Dzik. Był ten napis z Hub Life, tylko nie pamiętam, czy tam jeszcze był dzik, ale ona była dawno i prawdopodobnie jej już nie ma, ale ogólnie pasuje mi tu. Co? Opaska czarna WK dzik? Zróbmy dla show, że tak, że to już jest moja ostateczna odpowiedź i to jest opaska JTCNW czarna i na przykład ma takie czarno-czarne JTCNW też i tak dalej. A druga opcja to jest JTCNW i dziczek, tylko że tych liter jest jakoś kurwa za dużo, ale... Z matematyki, z prawdopodobieństwa strzelam, że to jest JTCNW, bo większa szansa, że to było na magu. Jest to z Hub Life, czyli dobrze kminiłeś? Kurwa! Z Hub. No możesz zobaczyć sobie teraz. No dobrze, coś mi nie pasowało, wiesz? Z Hub Life! To nie jest... A, bo to taka stara opaska. Z Hub Life, kurwa! Zapomniałem o tym! Zapomniałem o Hub Life'ie, to... No, skupiłem się na dziku, gdzieś odkopywałem, jaką jeszcze mieliśmy opaskę. Tutaj niestety zero. Czarno-biała, nie? No i kolor też dobrze, czarny kolor. No tych liter bardzo dużo było i tak... Dobrze, dobrze, dobrze kminicie w ten sposób, no nie miałem w głowie... No tak, no czułem to mięsko, właśnie nie byłem pewny, czy to jest dzik, no ale mówię, no z Hub Life by jeszcze był, to było, to 100 lat ono ma. Ale cieszę się, że zgadłem, cieszę się, że powiedziałem to na głos. Nieważne, że nie mam punktu, jestem zadowolony, że to rozkminiłem. No, z Hub Life, 2017 rok. Przeszedłem, ale już dalej nie poszedłem. Z Hub Life. Teraz ciężkie, o kurde, ale to jest ciężkie. No ale ściema. Wiecha. Mhm, poznaję ten nadruk. O, jakiś nadruk przyczepny. Krótki rękaw. Czekaj, to jest... Czekaj. No spokojnie, okej. Okay. Dobra, tu jest dół. Taki żelowy nadruk jest. Grip. Już wiemy, co to jest. To jest grip. Cyk, cyk, cyk. Z przodu coś jest. O, tu jest metka. Sprawdźmy, czy to jest tank czy t-shirt. Jest to t-shirt.
A, to jest ta koszulka. Nie masz, jest na piersi. Ale w sumie nie wiem, czy to ta. Teraz pytanie, kurwaki koło, nie? Okej. Dobra. Energy to jest chyba. Wiesz, że bardziej od środka go czuć, niż od zewnątrz? To jest ważne. No i teraz tylko wystarczy trafić, czy to jest srebrny nasz grip. No nie, jaka energy. Czy czarny nasz grip, czy może koszulka kolory, która jest w Mystery Boxach. To jest koszulka grip, kanały, ona jest czarna, ma kolorowy tył i z przodu są wszystkie kanały po kolei. To jest koszulka grip loga kanałów. Ale raczej, kurde, to są dziczki małe, a nie kwadraty, kurwa, chociaż nie wiem teraz. We wszystkich kolorach tych kanałów. A jaki kolor? Czego? Koszulki? Czarna. Koszulka... No? To jest czarna koszulka z grip. Dobra, jest to czarno-czarny grip. Grip i to ona jest dziczkami czarnymi. To jest naprawdę? No. A specjalnie je dłużej macałem. No zobacz. O kurwa. Okej, jest to koszulka grip, to masz jeden punkt. Aaa, z dziczkami. Ale niestety nie ten. No. No tak. Nie jest z czarnymi dziczkami, nie. Tylko ze srebrnymi. No ale to już element losowości zadecydował, nie? Srebrna? No znowu, bo szczęście nie dopisało, nie? Ty, ale mnie zmyliły te ząbki. Byłem pewny, że to kwadraty. Ale a wiesz, że od środka, wiesz, że nie czuć tego? Jak tak macasz? Jeszcze tak, wiesz, bardzo wyraźnie je starałem się ten... No widziałem właśnie. I w ogóle od środka jak wziąłem, to jakby ewidentne kwadraty czułem. Pewnie dlatego, że to jest, wiesz, w formie kwadracików. A przód? Byłem pewny, że jest taka pozioma rzecz. No jest, ale krótka. Wiesz, myślałem, że to jest ten pasek, nie? Ajajaj. Ostatnio rozmawialiśmy o tej koszulce i też na live było dużo pytań, w jakiej koszulce jest robór na treningu. I to raczej zaczęło płatać figle, ale raczej od początku to, co powiedziałem, to myślałem. Koszulka, którą macaliśmy w tym odcinku, właśnie Gripik, i to jest Elka. Damy podpisy, my nie lubimy jakoś tych autografów robić, ale wiemy, że ludzie to lubią, że jest zawsze dużo próśb, także podpisujemy się teraz. Ja najbardziej nie lubię podpisywać. Stestuję marker pomarańczowy. No nie ma białego. Nie ma białego, ale pomarańcz ładnie gra z tym, z czarnym. Przemyślane jest. Owca Collection. Gra w chuj. O kurwa ty. Na czarnym pomarańczowym nie chcesz pisać? Opcji, kurwa. Myślałem, że będzie taki wyrazisty w chuj. Jakiś biały? No jak, kurwa, czarnym. Więcej na tej skakance, kurwa, postać. To jest korekt. Kurwa, mózg mu tam wytrzęsie przez tą godzinę, człowieku, kura był. No. Potem takie kwiatki masz. Ale lipa, kurwa, ale mamy tak. Ale wiesz, spróbujmy inny, może inny pomarańczowy się. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Ten widzisz będzie widoczny? Nie ma takiej możliwości. Dobra, to kto wygrał? Od trzeciego miejsca jedziemy. Albo od czwartego dajmy. Albo jak myślicie, kto był najgorszy, a kto był najlepszy? Ja byłem najgorszy. Ja strzelam, że ja byłem najgorszy. Nie umiem powiedzieć. Totalnie. Czekaj, bo jakaś dziewczynka puka. Co jest? Słucham, co mam markę, ale może pisać w koszulce, nie jestem pewna, złoty. Nie o, wiem, złoty. Ale jeśli piszę, możecie sprawdzić. Sprawdzamy. Lubimy złoto i podpisywanie się na koszulkach. Pisy taką warstwę. Będzie zostawia taką warstwę. Czwarte miejsce, Saker, niestety. Nie jestem najgorszy. 9 punktów na 15. Gratulacje. To dużo. Szczerze? Punktów to. Nie spodziewałem się, że Saker wyląduje na czwartym miejscu. Też nie, bo bardzo dużo opasek nosi. Wiesz. No. Ogólnie jest dokładny też. Dużo opasek nosi jedną. Saker jest znany z dokładności. No, więc tutaj zaskoczenie. Zawiodłeś mnie. Trzecie i drugie miejsce ex aequo Pączek i Owca. 10 punktów na 15. Czyli i pierwsze wygrał? Tą bluzą chyba wygrał. 11 na 15. Jeden to co on trafił? Bluzę pewnie, bo ja bluzę nie trafiłem.
dobrze. Kreatynę trafił całą. Kreatynę trafił ze smakiem. To jest na farcie poleciał. Jaki ty. To na farcie, można powiedzieć, kostka. Że też mogliśmy. Doświadczenie z kuchni z kostki po prostu. Ja ma cały proch. Na przykład. I tam a my też, no ale to jak smakowałeś kiwi? Smakowa jest najdelikatniejsza. Jak już jest smak, to już taki ziarenka się... Dobrze, ale pytamy, jak ale ty smak trafiłeś. Ale jest bez smaku. No ale ja tą, co najczęściej jem. A, czyli... jest tam różnica? Kostka. Kostka. Jesteś czwarty. Tak miało być. Kostka, w zasadzie można powiedzieć, że właśnie ta kostka miała zdecydować i zdecydowała. No i o to chodziło. No a dobra, na koniec powiem jeszcze, że cała paka nagród, ta koszulka plus keteldzik, plus kreatyna z odcinka leci za złotówkę na sklep. I teraz robimy tak, że będzie dzisiaj na sklepie w przedziale godzinowym od 20 do 21. Za złotówkę w dowolnej kategorii na stronie wystarczy znaleźć. A nie robimy, że przez cały dzień, bo ostatnio dużo ludzi pisało, że na przykład siedzieli pół dnia na stronie i się nie udało, więc żeby też, żebyście aż tyle po prostu nie wypalali sobie oczu, to godzinka leci.